Dzień dobry. Dziś mamy porządek zjazdy Renault Captur. Zobaczcie. Czerwono, piękny kolor. Bardzo ładny kolor lakieru. Tak się prezentuje. Ma listwę z boku bardzo ładną. Tu taką. Proszę. Fajne felgi. Zobaczcie, jakie ma felgi. Ładne felgi. Trochę ubrudzone jest, niestety pogoda jest, jaka jest, fatalna. Lampy LEDowe. O, full LED, proszę, full LED lampy. Są. No i przód, drapieżny przód. Powiedziałbym, że jest drapieżny, toż tak. No. Zobaczmy, jak wygląda Captur z tyłu. Proszę. Tak się prezentuje z tyłu Captur. Też fajne lampy. Tylnie. Zanim pokażę Wam, jak wygląda w środku, to zajrzyjmy pod maskę. Otwieramy go. Coś nam się nie chce otworzyć. O, system bezkluczykowy. System bezkluczykowy. Otworzymy maskę. Zobaczcie. Silnik diesla DCI 1.5, 1.40 tam z kawałkiem litra. Jest 110 koni mechanicznych. Możecie obejrzeć silniczek. Dobra. Teraz zajrzyjmy. O, zdążył nam się zamknąć. Zajrzyjmy do bagażnika. Bagażnik jest dzielony. Jest dolna część, półka taka dzielająca i półka osłaniająca. Dobra, zobaczmy, jak wygląda Captur w środku. W środku wygląda w ten sposób. Fotele. Zobaczcie z tyłu. Dużo miejsca. Fajne gumki tutaj na jakieś za fotelami, żeby utrzymać rzeczy. Na drzwiach guziki do otwierania szyb, do system nagłośniający. Zobaczmy, co mamy tutaj z przodu. Tak mówiłem, system bezkluczykowy. Wyjmę kartę. Jest tak jakby taka karta pamięci, zobaczcie. Karta, która można mieć po prostu w kieszeni, nie trzeba wcale ją wyjmować, wystarczy, można to się odłożyć i samochód się uruchamia, przyciskając start. O. No, na razie jeszcze na radyjko. A, tak. No, tak wyglądają zegary Captura, popatrzcie. Fajne, tu mamy radio, nawigację, klimatyzację, 6-biegowa skrzynia biegów, proszę, tempomat, fajna półeczka, oświetlenie, no, fajnie, powiesz kamerę na tym, na uchwycie,
Jetzt ist es auch gut. Oh, nein, nein, das bin ich. Aber. Na, jetzt fehlt es mich. Mit Samochodem. Dieslu fajnie, fajny samochodzik, taki bardziej miejski. Zobaczcie. Bardzo przyjemny samochód do jazdy taki po mieście, nieduży, zgrabny, na pewno znajdzie swoje zwolenników. Zresztą firma Renoma dużo swoich fanów, a to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny samochodzik. Ten silniczek, powiedziałbym sobie, nawet nieźle radzi sobie. Tak pokrótce o Renault Capturze. Jeżeli Wam się podoba ten samochód, to dajcie łapkę do góry. No i zapraszam na kolejne programy Wrażenia z jazdy. Pozdrawiam.